Ile rozwiązań ma równanie kwadratowe? X kwadrat plus 14x plus 49 równe 0. A więc oczywiście moglibyśmy rozwiązać to równanie i wtedy w jakiś sposób, czy też uzupełniając do kwadratu, czy też stosując wzory na rozwiązanie równania kwadratowego i wtedy byśmy zobaczyli, ile jest rozwiązań. Ale właściwie nas nie pytają o to, jakie są te rozwiązania, tylko ile ich jest. Więc tutaj chodzi o to, żeby zanalizować w gruncie rzeczy te wzory na pierwiastki równania kwadratowego. Więc ja je tutaj jeszcze na boku napiszę. Więc jak mamy równanie w formie ax kwadrat plus bx plus c równe 0 i a jest różne od 0, no to tak, to te wzory są takie, że liczy się wyróżnik oznaczany przez delta, to jest b kwadrat minus 4ac. I te wzory, które tam są, to jest tak, liczy się x1, to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a i x2 równa się minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. No dobrze, więc tak te wzory sobie wypisujemy. No tak, ale co się stanie na przykład, jeżeli delta jest ujemna, prawda? Czyli delta mniejsza od 0. No jak delta jest ujemna, no to pierwiastka z liczby rzeczywistej ujemnej to my wyciągać nie umiemy. No w każdym razie rozwiązaniem nie jest liczba rzeczywista. Czyli w ten sposób jest brak. W takiej sytuacji, kiedy delta jest mniejsza od 0, jest brak rozwiązań. No brak rozwiązań rzeczywistych. Okazuje się, że wtedy są pewne inne rodzaje liczb zwane liczbami zespolonymi i wtedy takie równanie kwadratowe ma rozwiązania nawet przy delcie ujemnej, ale to nie jest teraz tematem naszego filmu. Więc może się zdarzyć, że nie ma rozwiązań. No wreszcie może się zdarzyć tak, że delta jest równa 0. No to wtedy popatrzmy, tak? To tutaj jest 0 i mamy tak, x1 to jest minus b przez 2a i x2 jest minus b przez 2a też, prawda? Czy plus 0, czy minus 0 to jest to samo. Czyli wtedy te dwa wzory dają nam ten sam pierwiastek, czyli jest jedno rozwiązanie. Jest jedno rozwiązanie. No x równe minus b przez 2a po prostu. I wreszcie, jeżeli delta jest większa od 0, no to wtedy ten pierwiastek z delty to jest liczba rzeczywista dodatnia. No i oczywiście te dwie rzeczy są różne, prawda? Czyli wtedy mamy dwa rozwiązania. No dobrze, czyli musimy po prostu policzyć ten wyróżnik, tę deltę, i zobaczymy, ile to jest, prawda? I wtedy będziemy znali odpowiedź na to pytanie. Czyli tak, tutaj napiszmy sobie tak. A jest równe co? A to jest współczynnik przy x kwadrat, no to jest 1, prawda? B to jest tyle, prawda? To jest współczynnik przy x, czyli b jest równe 14. I c to jest ten wyraz wolny, czyli c jest 49. Zatem delta jest równa 14 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 49. No dobrze, 14 do kwadratu, no to jest, no ja pamiętam, ile to jest, więc nie będę tego ukrywał, to jest 196. Dla każdy może sobie sprawdzić, mnożąc pisemnie, czy jakkolwiek na kalkulatorze, że 14 do kwadratu to jest 196. 4 razy 49, tak? 4 razy 49 to jest 4 razy 40 plus 4 razy 9 to jest 160 plus 36, aha, czyli to jest 196. Czyli to jest delta, to jest 196 minus 196, czyli 0, prawda? Czyli ten wyróżnik jest 0, czyli wobec tego, prawda? Wobec tego nasze równanie ma jedno rozwiązanie.
No jeszcze dla ciekawości, ile to jest, prawda? Czyli minus b przez 2a, czyli to jest minus 14. Napiszmy jeszcze, prawda? Czyli x równe minus 14 przez 2, czyli minus 7. No i jakby ktoś tak się popatrzył na to równanie chwilę, prawda, to x kwadrat plus 14x plus 49 to jest po prostu x plus 7 do kwadratu i wobec tego na kwadrat jakiejś liczby jest równy 0 tylko wtedy, kiedy ta liczba jest 0, wobec tego x plus 7 musi być 0, czyli x jest minus 7, tak jak to nam tutaj wyszło, ale ważne jest właśnie to, żeby prawda, to jest ta, że może się zdarzyć, prawda, że równanie kwadratowe nie ma rozwiązań. Prawda? Czyli jeżeli ten wyróżnik jest mniejszy od zera, to równanie kwadratowe nie ma w ogóle rozwiązań. Może mieć jedno rozwiązanie lub może mieć dwa rozwiązania.